witam Was z pracowni Pawła Piechury, którego utwór Revival będziemy analizować, dekonstruować, można powiedzieć. No jest to Twój pierwszy utwór stworzony w Ableton Live po wieloletniej pracy w innych systemach nad innymi projektami i tak dalej. Jak Ci się pracuje? Tak, tak. To jestem bodajże po dwóch miesiącach od przesiadki. Co mogę powiedzieć? No jest to świetny program, bardzo dobry wybór. Bardzo intuicyjny, bardzo fajny można uzyskać workflow. Łączę w sobie różne światy, w moim wypadku świat wirtualnych instrumentów oraz rzeczywistych instrumentów. No generalnie jestem na ten moment super zadowolony, a dopiero zaczynam zabawę z tym, wchodzenie w świat live'a. Widzę, że dużo korzystasz z drum racka też do testowania brzmień, do wybijania jakichś patternów. Powiedz coś o tym. Tak, tak. Połączenie z pushem jest to bardzo fajne narzędzie do kreacji chociażby perkusji. Bardzo szybko można wrzucać własne sample lub sample zawarte w samym programie live. Fajną cechą jest to, że na każdy sample można wrzucać inne efekty. Również na samego drum racka można wrzucać też efekty. Świetne narzędzie, naprawdę w połączeniu z pushem daje super efekt. Zauważyłem, że bardzo dużo korzystasz z instrumentów sprzętowych. Masz Moga, DeepMind 12, Profeta, Typhoon i te wszystkie instrumenty słychać. One grają na żywo w ramach tej aranżacji. Tak, tak. I tutaj też bardzo fajną cechą w charakteryzacji live w postaci external instrument, który łączy ze sobą świat MIDI, audio, zewnętrznych instrumentów hardware'owych i sprawia, że one wszystkie są traktowane jako tak, jak się traktuje wirtualne instrumenty, czy instrumenty wbudowane w program live. Nie musimy się martwić o jakieś opóźnienia, wszystko gra w tajmie i na te zewnętrzne instrumenty również możemy dawać efekty, prawda, wbudowane, wirtualne. Super, naprawdę jest to mega fajna opcja w moim wypadku. Pamiętam, że na etapie, kiedy zaczynałeś tworzyć ten utwór, dużo eksperymentowałeś. Włączałeś traki, wyłączałeś, mutowałeś, zmieniałeś parametry. Jak to robiłeś? Zaczynałem od tego, od czego chyba wszyscy zaczynamy. Od po prostu jednej pętli, chyba 16-oktowej, którą wzbogacałem o kolejne ślady. Ale przed moment, by wyjść z pętli. I tutaj pomocnym był sterownik APC40 Akaya. W bardzo łatwy sposób można włączać, wyłączać ślady, zmieniać głośności i w ten sposób już tworzyć gdzieś wyobrażenie przyszłej aranżacji. I tak właśnie było, że pomogło mi to właśnie stworzyć taryf aranżacji, który potem przykułem na już ostateczną aranżację. Revival. A jakie instrumenty wirtualne usłyszymy w tym utworze? Jest Pigments, jest OPXA, jest Analog Lab, czyli to są instrumenty Arturi, ale też jest Wavetable oraz Operator, wbudowane instrumenty w live'a i świetnym instrumentem jest właśnie Wavetable. Jest bardzo fajnie zintegrowany chociażby z pushem. Wiadomo, no to jest wbudowany instrument, więc pewnie dlatego. Bardzo ładnie wygląda jego interfejs. No i świetnie brzmi, ma bardzo fajne możliwości kreacji brzmień. Patrzę z wielkim zaciekawieniem na tą blisko 8-minutową aranżację, którą słuchałem wcześniej, która wydaje się bardzo ładnie płynąć, także zabierajmy się do roboty i mam nadzieję, że pokażesz, jak to wszystko zostało skonstruowane. Tak, no omówimy poszczególne instrumenty, tak jak one powstawały chronologicznie, powstawał utwór oraz cały aranż. Super, na to liczę bardzo. No to do dzieła w takim razie.